W tym odcinku zajmiemy się mnożeniem liczb sposobem pisemnym. Weźmy liczby 762 razy 3. W mnożeniu liczby to czynniki, czyli 762 to czynnik oraz 3 to też czynnik. Z własności mnożenia wiemy, że jest przemienne, w związku z tym kolejność mnożenia nie wpływa na wynik. Zatem do dzieła. Przy zapisie pisemnym powinniśmy podpisać tak liczby, aby równo się kończyły. Podkreślamy i możemy przystąpić do mnożenia. Otóż liczbę na dole będziemy mnożyć po kolei przez kolejne cyfry tej pierwszej liczby, pierwszego czynnika. Zaczynamy. 3 razy 2 daje nam 6. 3 razy 6 daje nam 18. 8 zostawiamy, zapisujemy, natomiast 1 przenosimy nad cyfrę czynnika, nad kolejną cyfrę czynnika. 3 razy 7 to jest 21, ale dodajmy tą 1, którą pamiętaliśmy. Mamy razem 22. Więcej cyfr w czynniku już nie ma do góry. Zapisujemy w takim razie liczbę 22. I to nasz wynik. 762 razy 3 to jest 2286. Pamiętamy oczywiście o tym, żeby podpisywać odpowiednio cyfry w odpowiednich rzędach. Takie dokładne podpisywanie jest gwarancją, że nie popełnimy błędu. A teraz mnożenie przez liczby dwucyfrowe. W tym wypadku 234 razy 52. Podpisujemy. Oczywiście moglibyśmy podpisać inaczej, czyli 52 do góry, a 234 na dole. Ale czy taka metoda byłaby dobra? Lepiej wybrać krótszą liczbę i ją podpisać na dole. Do dzieła. Podpisujemy. 5 w tej chwili zostawiamy. Znaczy nie będziemy się nią zajmować. Zaczynamy od ostatniej cyfry. 2 razy 4 daje nam 8. Znowu 2 razy 3 to daje nam 6. Podpisujemy w tym rzędzie dziesiątek. I 2 razy 2 z czynnika do góry, czyli 200, dają nam 400. Teraz przechodzimy do tej cyfry, do 5, o której na początku zapomnieliśmy, i wymnażamy 5 przez kolejne cyfry czynnika do góry. Podpisujemy dokładnie pod tą 5. 5 razy 4 to było 20, 0 zapisaliśmy, natomiast 2 pamiętamy. 5 razy kolejna cyfra, czyli 3, to jest 15, ale musimy teraz dodać tą 2 malutką, którą zapisaliśmy sobie do góry. To daje nam 17. Zapisujemy 7, natomiast 1 zapisujemy nad cyfrą kolejnego rzędu. I 5 razy ostatnia cyfra z pierwszego czynnika to jest 10 i mała, malutka 1 daje nam 11. Ponieważ więcej cyfr nie ma, zapisujemy 11. Teraz podkreślamy i dodajemy te wyniki pośrednie. Tylko te wyniki pośrednie, już czynników nie dodajemy. 8 dodać nic to jest 8, 6 dodać 0 to jest 6, 4 dodać 7 to jest 11, 1 zapisujemy, 1 mamy, pamiętamy, 1 i 1 to jest 2 i spisujemy jeszcze ostatnią 1. W rezultacie otrzymujemy 12168. I jeszcze raz przypomnienie o podpisywaniu w rzędach. To jest naprawdę bardzo ważne przy zapisie mnożenia sposobem pisemnym. Bez tego ani rusz.
Przypomnijmy, czynniki i wynik mnożenia to iloczyn. Mnożenie pisemne, pomocne porady. Jeśli zdarzy nam się, że w jednym z czynników występują takie same cyfry, wtedy możemy przyspieszyć proces naszego mnożenia. Jak zwykle wymnażamy ostatnią cyfrę drugiego czynnika, czyli tą trójkę, przez kolejne cyfry. 3 razy 3 to będzie 9, 3 razy 4 to 12. Natomiast zamiast wymnażać przez tą drugą trójkę, możemy niejako wziąć ten sam wynik, bo będzie taki sam wynik, i przepisać, ale przesunąć o jedno miejsce w lewą stronę. Teraz już odbywa się zwykłe dodawanie tych wyników pośrednich. 9 dodać 3 to będzie 12, dwójkę zapisujemy, jedynkę pamiętamy, przesuwamy do następnego rzędu. 1 i 2 to 3 i 9 to 12. Znów jedynka malutka w pamięci do następnego rzędu. Tutaj daje nam 4. I spisujemy ostatnią jedynkę. W ten sposób uzyskaliśmy 142 296. Co by było, gdyby w środku jednego z czynników było 0? Wiadomo, że przez trójkę same wyniki byłyby takie same. Natomiast wynik końcowy oczywiście będzie inny, dlatego że tutaj nastąpiło przesunięcie w rzędach i sam wynik końcowy będzie inny. Liczba będzie wielokrotnie większa. Natomiast unikamy mnożenia przez zero. To jeszcze będzie pokazane. Dlaczego nie mnożyliśmy przez zero, tylko przesunęliśmy o jedno miejsce wyniki. Gdyby były dwa zera w środku, bo też może się zdarzyć taki przypadek, wtedy również same wyniki mnożenia przez trójek są takie same, ale ten drugi wynik pośredni przesuwamy aż o dwa miejsca. Czyli dwa zera powodują, że przesuwamy wynik o dwa miejsca. Gdyby tych zer były trzy, wtedy byśmy przesunęli aż o trzy miejsca. Tutaj już widzimy zwykłe dodawanie. No, ta liczba to już 12 948 936. Natomiast gdybyśmy wymnażali te zera w środku, popatrzmy sobie, wtedy oczywiście na przykład 0 razy 2, 0 razy 1, 0 razy 3, 0 razy 4. Cały wynik pośredni składałby się z samych zer. Wymnożenie przez drugie 0 powodowałby też uzyskiwanie kolejnych zer. To jest ten drugi wynik pośredni składający się również z zer, bo mnożenie przez 0 daje zawsze 0. Ale zauważmy, że o ile więcej cyfr byśmy musieli napisać, a wiadomo, że gdy cyfr pojawia się więcej, istnieje większe ryzyko popełnienia błędu. Mnożenie pisemne zera na końcu liczb. Jeżeli zera występują na końcu, to teoretycznie moglibyśmy zapisać oczywiście liczby tak, żeby się równo kończyły. Ale w tym wypadku lepiej zastosować trik polegającym na tym, że zapisujemy liczby tak, jakbyśmy nie widzieli tych zer i wymnażamy, zapominając chwilowo o zerach. Takie mnożenie już było, 234 razy 52. Także tutaj szybciutko uzupełniamy. Natomiast co robimy później? Otóż na końcu dopisujemy tyle zer, ile zakryliśmy sobie. Czyli w tym wypadku 3 z pierwszego czynnika i 2 z drugiego razem 5 zer. Myślę, że teraz już powinno być dobrze. Powodzenia.